Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wojna kultur, wojna światów, wojna uliczna odbywa się na naszych oczach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Zniszczenia, były nieprawdopodobne zniszczenia, szaber, złodziejstwo, podpalanie i tak dalej w ciągu ostatnich paru tygodni w ponad 140 miastach Ameryki, w poprzek Ameryki od wschodniego do zachodniego wybrzeża. No było to wynikiem śmierci George'a Floyda, bandziora, który starał się kupić za fałszywą 20-dolarówkę, zachowywał się dosyć niebezpiecznie, wyrywał się policji 8 minut, był przekonywany, żeby poddał się, żeby być aresztowany, przez 8 minut odmawiał, no i zginął nie tyle zamordowany, co mu serce wykitowało, no bo był na amfetaminie i na innych fentatylach, bandzior, który 5 lat temu wyszedł z więzienia po 5 latach, no ale został bohaterem lewackim, zrobili z niego męczennika, no i większość tych jednak Black Lives Matter z całej kompanii, no to oni używają jako argumentu, że policja jest niedobra, no to ludzi, czy śmierci tych ludzi, którzy mieli coś na sumieniu. Nigdy to nie były aniołki, nigdy nie byli studenci i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz jest pytanie, co oni niszczyli, gdzie oni to niszczyli? No i bardzo często niszczyli w dzielnicach mniejszości, niszczyli biznesy. Przez lata będzie teraz ciężka cena do zapłacenia. W latach 1910 były też zamieszki w Los Angeles, no to z reguły spalali biznesy Koreańczykom i Japończykom, no bo oni byli akurat ludźmi, którzy wchodzili ze swoimi biznesami, otwierali różne delikatesy, sklepiki w czarnych dzielnicach i w czarnych miejscach, no bo innych sklepów nie było. No i później w ramach tej równości rasowej to zawsze byli spalani. No, w tym wypadku w 2020 roku bandziory przeszły, spalały w swoich rejonach, ale też przechodziły do centrów, do większych dzielnic. Wiadomo, no, nie powinien zginąć i każdy rozumie to, że policja nie jest od tego, żeby przestępca ginął w rękach. No ale przestępca, ale oni mają swoje prawa. Jednak jest prawo i sprawiedliwość i bandytyzm i kara. No i to trzeba jakoś tak rozróżnić. No teraz ludzie jednak nie rozróżniają. Mówią, że jeżeli policja ma pistolety i rewolwery, to dlaczego bandziory mają nie mieć pistoletów i rewolwerów? Mówią, że jeżeli bandzior się zachowuje nieprawidłowo, no to nie jest to, żeby policjant oceniał, czy popełnione zostało przestępstwo kryminalne, tylko ma ocenić, czy może on jest w jakimś takim stanie, który wymaga innych środków, żeby z nim mieć do czynienia. Dużo ludzi. Oczywiście każdy rozumie, że w Ameryce jest wolność słowa i wolność zgromadzeń, no ale to wszystko musi być w pokoju, to wszystko musi być w ramach jakiegoś połączenia. Teraz nie ma połączenia, teraz jest po prostu chęć rozwalenia Ameryki na połowę. No i ta przemoc, no to jest kompletnie inna, tak? Kompletnie inna. No i wszystko wskazuje na to, że komuniści, że komórki, że pewni ludzie przyszykowują się do tego przewrotu. Oczywiście, że oni nie reprezentują większości, no bo to nigdy ta grupka nie reprezentuje większości, no ale jest na tyle agresywna, jest na tyle brutalna i pokazuje, że ta agresywność w nich jest w stanie pociągnąć za sobą siły. No i nikt ich jednak nie krytykuje. Nikt nie krytykuje.
No i do tego dochodzi jeszcze to, że środowisko akademickie zostało zainfekowane tymi lewackimi myślami i teraz cel uświęca środki. To jest właśnie najgorsze, że wśród lewaków, wśród komunistów mają jakiś cel i zaczynają tłumaczyć, że można ten cel osiągnąć jakikolwiek środkami. I to jest makabryczne. Myśl jest taka, że zachodnia cywilizacja, zachodnie tradycje jest po prostu opresyjna, jest przygniatająca, no i powinna być zniszczona. No, czy to jest coś nowego? To nic nie jest nowego, tak? Ten włoski komunista Antonio Gramsci, no to on już powiedział, że kultura chrześcijańska, wartości chrześcijańskie, te wszystkie cnoty chrześcijańskie, no to spowodowały to, że marksizm nie zakwitł tak, jakby mógł zakwitnąć w Europie Zachodniej. W Rosji, no to po prostu komuniści przyszli, powystrzelali opozycję, rozdali trochę ziemi, rozdali trochę fabryk, to nic później nie wyszło, no a w Europie Zachodniej jednak ta kultura chrześcijańska przeciwstawiała się. No i co on zaproponował? No zaproponował to, co się stało, po prostu powolutku wyeliminować tą moralność i zachodnią cywilizację i tą kulturę chrześcijańską ze świata. No i wtedy marksizmowi się to uda. W Santiago te, w Chile też ostatnie parę tygodni, no to był w październiku konkretnie, to pół roku można powiedzieć, no to tam było makabrycznie, tam były straszne zniszczenia, no ale to było też sprowokowane przez jakieś grupki polityczne, komunistyczne, ekstremalne, no i udało im się zorganizować sporo legalnych marszów, ale to później przemieniło się w coś innego. No i te porównanie Ameryki do Chile, no to jeszcze ma więcej wspólnego. No amerykańskie, chilijskie, te wszystkie elity polityczne, no to one w zasadzie siedzą w domach za murami. No w Ameryce też jest podobnie, ale troszeczkę mniej. No Chile przeszło przez Pinocheta, przeszło przez komunistów tam 40-50 lat temu, później była dyktatura. No ale ten komunizm znowu się odradza. No i przez te ostatnie lata te poczucie jakiejś winy przez Pinocheta i tego porządku. Chile to było najbogatsze państwo, później poodrodziło się znowu, jest najbogatsze. No i komuniści znowu atakują. Prawo się poddało, politycy się poddali, no i oni oddali w zasadzie, dali wszystko tym protestującym, co protestujący mogli. Bandziorom, poddali się bandziorom. No i teraz ciężko pracujący Chilijczycy, no starają się to wszystko jakoś posklejać, starają się to jakiś poskładać razem, no ale to jest jeden wielki spalony wrak. Także wybrany rząd siada na kolana, klęczy na kolana, żeby się poddać agresorom, no to jest coś przerażającego. Polityka przez przemoc i w zasadzie zastraszanie klas pracujących, tak? No bo to tak samo jak komuniści robili, czy nawet w Polsce z rolnikami, czy z robotnikami, no to jest zastraszanie, no i to robi napięcia, tak? To robi napięcia, to zaczynają się zemsty i tak dalej. To nie jest zdrowe dla żadnego kraju. W Denver, w Colorado była taka, parę tygodni temu było też, że kilkanaście biznesów po prostu pospalali. No i teraz ludzie starają się, właściciele, no starają się wziąć to poskładać z powrotem. Te restauracje, w tych restauracjach ludzie wypisywali Black Lives Matter, wypisywali prosimy, żebyście nie zniszczyli naszej restauracji. Jesteśmy, to jest własność
mniejszości rasowych i tak dalej. Nic nie pomagało. Nic nie pomagało. Po prostu bandziory szły i spalały, żeby terroryzować. Żeby terroryzować. 24-godzinne takie napady w zachodniej Filadelfii. To samo. Cała ludzie tam pracowali długo, zakładali małe biznesy, zakładali restauracje, zakładali różne serwisy, nieserwisy. Wszystko to zniknęło. Wszystko to po prostu spalono, zniszczono. Ludzie parę tygodni byli zamknięci przez koronę i tak dalej, i tak dalej. Także to jest po prostu, to jest makabra. Jak mówią Rosjanie, viva la revolution. No tak Rosjanie niby mówią, ale ta rewolucja to jest makabryczna. No, viva la revolution, no to komunarzy paryscy, no zniszczyli tak samo kościoły, chrześcijaństwo, wyżynali na lewo i prawo. Zawsze bandziory przychodzą i wyżynają. No i niszczą chrześcijaństwo. Jednak to te 10 przykazań to im nie za bardzo pasuje. No i chcą rozkrać jak najbardziej. Oczywiście, że jest jakaś tam frustracja przeciwko policji, no ale policja musi być, tak? Wśród murzynów, wśród czarnych, oni nie za bardzo chętnie chcą iść do policji. No powinni iść, tak? Powinni być na tyle ambitni, żeby pracować i samemu to wszystko kontrolować. Szkoły też nie za bardzo pomagają dla amerykańskich Afrykańczyków. Szkoły są kompletnie inaczej postrzegane przez afrykańskich Afrykańczyków. Jeżeli powiedzmy Afrykańczyk z Afryki przyjedzie, no ja wiem, że to dziwacznie brzmi, no ale można mówić murzyn, można mówić czarny, albo można mówić African American, no ale jeżeli Afrykańczyk przyjeżdża z Afryki, no to on już jest afrykański Afrykańczyk, albo jak przyjeżdża czarny z Karaibów, no oni kompletnie inaczej podchodzą do nauki. Oni są ambitni. Znam paru, którzy mieszkali ludzie w dzielnicach amerykańskich murzynów. No i oni w zasadzie, to większość tych ludzi z Karaibów czy z Afryki, oni mówią, że tamci, że lokalni się śmieli że się z tych ludzi z Karaibów czy z Afryki, że oni chcą iść na studia, że oni chcą zostać inżynierami, że oni chcą zostać lekarzami, że jakieś mają ambicje, żeby po prostu iść w kierunku nauki. No to lokalni od kilkunastu pokoleń tu są i po prostu uważają, że to nie, że to nie jest potrzebne, że to jest po prostu, no ja nie wiem nawet, co to znaczy, nawet dlaczego nie mieć ambicji, żeby iść do na wyższe uczelnie. No to jeszcze mogę zrozumieć, że nie mają ambicji, że nie chcą iść na wyższe uczelnie, ale naśmiewać się z kogoś, że ktoś chce iść, no to już jest głupota, to już jest prymitywizm, to jest coś po prostu niewytłumaczalnego. No ale sami tłumaczą, że jest instytucjonalny rasizm. No dla mnie po tych rozmowach ludzi z Karaibów i osobiście, no to mogę powiedzieć, że to nie jest prawda. No to nie jest prawda. Ludzie, którzy chcą się uczyć, będą się uczyli, a są w swoich środowiskach wyśmiewani. W Nowym Jorku tak samo. Major de Blasio powiedział, że cała ta przemoc, no to była zorganizowana. No i wygląda na to, że była zorganizowana. Tam słuchali najróżniejszych tych w środkach, na internecie, na różnych aplikacjach się składali. Tam jednak przyszykowywali kamienie, jakieś łomy, malutkie grupki chodziły, sprawdzały, co zaatakować i rozszabrować. No i to taka no, partyzantka zorganizowana. W Chile wykorzystali ten pretekst taki, powodem niby było to, że jednak ta nierówność społeczna, nierówność wynagrodzeniowa, nierówność finansowa spowodowała, że milicja komunistyczna powysadzała metro, powysadzała kolejki metra, pospalała sklepy, no i jeszcze co pospalała? Kościoły. Kościoły, oni zawsze atakują kościoły, po prostu niszczą kościoły, no bo tam normalnie
normalny, szary człowiek znajduje jakiś pokój, spokój ducha, znajduje jakieś ukojenie, często wysłucha dobrego słowa i tak dalej, i tak dalej. No i jest w kościele, jest ta atmosfera, te czuć tam te dziesiątki czy setki lat tej przeszłości, tych poprzednich pokoleń, jednych kilkunastu pokoleń, to można czuć. Ludzie mają jakąś taką potrzebę przynależenia. No komuniści to rozwalają. Komuniści po prostu to rozwalają. Wszystko, co jest historią, chcą zniszczyć. I to jest właśnie ten bandytyzm. To jest bandytyzm komunistyczny. No cały ten napad na te biznesy, no niewinnych ludzi, w Chile ludzie byli dosyć pasywni, tam po prostu już wyjątkowo pasywni. Ta cała indoktrynacja, która tam nastąpiła, zawstydzanie ich przez to, co prawica zrobiła, generał Pinochet. No jednak on zwalczał komunistów. Komuniści zwalczali cały naród. No i teraz z powrotem doszło do tego. No i wygląda na to, że Chile zostało zawstydzone. Moralnie zaakceptowanie przemocy jako cel uświęcający środki, no to już jest koniec narodu, to jest koniec kraju. W Ameryce no jeszcze nie jest aż tak strasznie daleko, nie jest jeszcze tak daleko. Są pewne marsze protestujące, które są pokojowe, no ale jeszcze te marsze pokojowe, nikt z tych marszy pokojowych, powiedzmy, nie stawał w obronie przed tymi bandziorami, którzy chcieli niszczyć. Po prostu zawsze, za każdym razem jest, nawet jakakolwiek by nie była grupa pokojowa, ta grupa pokojowa nie jest w stanie uniknąć tych bandziorów. No, jest ta zła wiadomość, to jest taka, że te wszystkie kropelki, ta śmierć przez tysiąc kropelek powoli następuje. Cała ta narracja, cały ten przekaz, całe to nieustanne naciskanie na społeczeństwo, że po prostu zachodnia cywilizacja jest destruktywna i to jest makabryczne. No i szczucie na wszystkich, publiczne szczucie każdego, który stawia opór tej ideologicznej, powiedzmy, korozji, tak? No bo to jest po prostu korozja ideologiczna, no i wszyscy ci, którzy się sprzeciwiają, są niszczeni przez lewactwo. No, jest nadzieja, że w listopadzie milcząca większość amerykańska, Bóg, honor, ojczyzna, konserwatyzm i tak dalej, no to jednak pójdzie głosować. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jesteś zarejestrowany, no to głosuj na Trumpa, głosuj na Republikę, głosuj na demokrację, no bo to jest demokracja, tak? Republikanie zawsze chcą dyskutować, republikanie chcą prowadzić dialog, republikanie chcą, żeby było każdemu człowiekowi lepiej, no a komuniści nie chcą prowadzić dialogu, oni chcą prowadzić monolog. Komuniści chcą mieć jednopartyjny system, który wie lepiej. Oni chcą mieć swoich polityków w kongresie i oni nie potrzebują ludzi, oni po prostu potrzebują policji, żeby pilnować polityków, żeby pilnować, a ludzie mają po prostu słuchać. No i to jest coraz bliżej do jednopartyjnego komunizmu w Polsce. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.